Witajcie na kanale ZeptoBox. Słuchajcie, a w dzisiejszym odcinku będziemy w miejscu, które być może znacie, lubicie, propagujecie. Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, dzisiaj jest piękny dzionek, słoneczko, a my jesteśmy w miejscu, gdzie propagowany jest off-grid, czyli to, co ja lubię, uwielbiam. A jak wiecie, moim kogeneratorem, żeby zimą nie trzeba było się tutaj martwić o prąd. Więc słuchaj, off-grid tak. I... Castaway, poza światem. Tak. Właśnie to niektórych bardzo rajcuje wręcz, że tak powiem. Mnie też to ekscytuje, bo o ile dzieci były małe, no to wiadomo, chciałem, żeby te dzieci miały jak najbliżej do szkoły i tak dalej. Kiedy dzieci już rosną, no to właśnie takie życie w sumie człowieka, który umie zrobić dużo sam, jest fantastyczne. Właśnie jak to się stało? Skąd pomysł na to, żeby się tu wybrać i tak dalej? To po kolei zacznijmy od tego, że zanim jeszcze weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli wiele, wiele, wiele lat temu, gdzieś tam okazało się, że w tych takich, nazwijmy to, domowych zasobach pojawiło się trochę ziemi, tak? Tam ileś takich właśnie działek, troszkę tam parę hektarów, które są umieszczone dosłownie w środku lasu, czyli jesteśmy otoczeni lasem. I to było w tej chwili, już przesuniemy się do przodu o jakieś tam 15-20 lat, przesuwamy się i na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że to było 7 lat temu już w tej chwili, to był 2017 roku, zastanawiałem się, co można by było i co można by było zrobić, w jaki sposób zagospodarować teren, który de facto można by było powiedzieć, że pomimo tego, że on wtedy był gdzieś tam zarejestrowany jako ziemia rolna, to w międzyczasie no, troszkę tutaj coś porosło i zrobiły się z tego swego rodzaju nieużytki. I stwierdziłem, że być może to byłoby świetne miejsce na zbudowanie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień. I od tego wszystko się zaczęło, ponieważ stwierdziłem, że jeśli można by było coś takiego, czyli ośrodek, umieścić w środku lasu, to byłoby to o tyle fantastyczne, że tak, mamy daleko do sklepu, mamy daleko, w cudzysłowie, do cywilizacji, ponieważ nie przesadzając, ale jesteśmy o tyle daleko i o tyle blisko, że jesteśmy oddaleni dosłownie o 16-17 km od miasta, które ma tam 200 tysięcy mieszkańców. W związku z tym, no to jesteśmy na obrzeżach, można powiedzieć, dużej aglomeracji miejskiej. Jesteśmy na terenie Puszczy Bydgoskiej. Do Bydgoszczy mamy troszkę daleko, troszkę dalej, no to tam jest powiedzmy z 360 tysięcy mieszkańców. Czyli fajne miejsce do tego, żeby można było coś takiego umiejscowić. To jest jak gdyby jeden element. Drugi. Zastanawiałem się, co zrobić, żeby tego typu przedsięwzięcie nie miało tylko charakteru, a no taki tam ośrodek gdzieś zrobiony, tak wiesz, na zasadzie, że, żeby to było na szybko zrobione. To jest jak gdyby jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że fundusze. Tak? No bo jak sami doskonale wiemy, potrzebne byłyby na to duże fundusze. I stwierdziłem, że może ta cała historia tak krok po kroku się sama ułoży. Stwierdziłem, że najważniejsza jest chęć, to żeby zacząć coś robić, nie wczuwać się tutaj wielce właśnie w te takie aspekty, które z reguły nam chodzą po głowie, czyli zawsze za każdym razem jak wyjedziemy w jakąś drogę, chcemy się za coś zabrać, to 100 problemów szukamy. Ja stwierdziłem, że nie będę żadnych problemów szukał, po prostu pozwolę, żeby ta historia się sama toczyła. I okazało się, że przypomniało mi się, że wiele, wiele lat temu oglądałem taki program na Discovery, później on gdzieś tam zniknął, już go nie było, tego programu, ale cała myśl mi pozostała. To było hasło Airtrip i stwierdziłem, że gdyby była możliwość zrobienia tego ośrodka w modelu Airtrip, mówię, to by było genialne, bo ci ludzie mogliby przyjechać, mogliby się też trochę zająć tym budynkiem, ten budynek mógłby się trochę nimi zająć, tak? W związku z tym mówię, to jakby 2 plus 2 zaczyna mi się to składać. Kolejna rzecz jest taka, wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, one mogą spełznąć na panewce, jeśli nie zadbamy też o kwestię związaną ze stałymi kosztami. I pomyślałem sobie, że
życie bez płacenia rachunków przy akcji prospołecznej budowania ośrodka, mówię, to by było genialne, tak? Bo wiesz, mówię, każdy na pewno będzie trzymał za to kciuki, będzie, wiesz, kibicował, będzie chciał w tym wszystkim brać udział, będzie chciał pomóc i stwierdziłem, że to byłby fajny trend, bo z jednej strony będziemy mogli pokazywać każdej osobie, każdemu właścicielowi domu, mieszkania, działki, że się da żyć bez płacenia rachunków, żyć poza siecią, a z drugiej strony nasz cel, ten nadrzędny taki, który gdzieś będzie nam jak gdyby przyświecał, to będzie kwestia budowy tego Centrum Terapii Profilaktyki Uzależnień. Jeśli masz ochotę, ja tego nigdy nie pokazywałem na żadnych, ja nawet chyba nie kojarzę, czy u mnie, może jakieś przebitki były, gdzie pokazywałem plany, jakby to miało wyglądać i możemy też pokazać w ogóle może coś, czego chyba nawet nigdy nie pokazywałem nikomu, jakby to miało wyglądać w kwestii takiej wizualizacji tego całego ośrodka. Okej, jest bardzo fajnie. W każdym razie, kto do tego momentu jeszcze nie rozpoznał tego gościa, bo specjalnie nie przedstawiłem go na początku, no to oczywiście zostaliśmy zaproszeni do Marcina z Dobrego Projektu, który propaguje życie poza siecią, czyli w off-gridzie. Słuchajcie, jesteśmy na tle tych najsłynniejszych paneli, które zawsze gdzieś tam w filmach się na Dobrym Projekcie przewijają, nawet z pięknego tam ujęcia z lotu ptaka. Ale skoro Marcin chce nam pokazać tutaj fajną dokumentację, więc jak najbardziej posłuchamy, co ma nam do powiedzenia, a w przebiteczkach zobaczycie, co za fajne rzeczy mamy. Więc to jest tak, już mówię, jak sprawa wygląda. Pierwsza kwestia to jest taka, że stwierdziłem, że jeżeli chcę zrobić duże przedsięwzięcie życia poza siecią, życia w off-gridzie i jednocześnie budowania budynków, które są oparte z jednej strony na recyklingu, z drugiej strony na samowystarczalności, budynki, które zadbają o ciebie, to stwierdziłem, że tego typu wyzwanie fajnie byłoby wesprzeć się merytorycznie tutaj wiedzą taką najlepiej u źródła, typu Politechnika Bydgoska, tak, czyli to jest wcześniejszy Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Drzewnych, czyli wszystkie te instytucje, które zajmują się na co dzień edukacją i one są najbliższe i przepisom i temu wszystkiemu. Bo stwierdziłem, że skoro ja jestem z nurtu budownictwa, czyli ja już sobie tutaj w tej przestrzeni radzę w stopniu podstawowym, to stwierdziłem, że fajnie będzie, jeżeli też zaprzęgniemy tutaj również te uczelnie, tak? Dlatego też po udaniu się do nich, to już był chyba bodajże wtedy 2018 rok, czyli już były wstępnie jakieś podziały, działki, wytyczenia, grunty, słupki graniczne, te rzeczy wszystkie były robione, to kolejnym krokiem, mówię, to teraz w tej chwili zaczynamy współpracę z instytucjami i z edukacją, po to, żeby z jednej strony dać możliwość pojawienia się u nas młodym ludziom, studentom, wolontariuszom, a z drugiej strony też, żebyśmy mogli merytorycznie być dobrze przygotowani do tego tematu, do dużego przedsięwzięcia. W związku z tym, już mówię, kolejny krok. Oni powiedzieli tak, słuchajcie, fajnie by było, gdybyście całe to przedsięwzięcie spięli w taki nurt, który byśmy mogli tutaj nazwać trzeci filar, czyli to mamy non-government organization, tak? NGOsy, czyli fundacje. Jeżeli zrobicie z tego podmiot i osobowość prawną, nam będzie dużo łatwiej się z wami komunikować. Czyli widzicie, już zaczyna nam się układać powoli ta droga. Kolejnym krokiem nawet było zdobycie środków norweskich na utworzenie kierunku poświęconemu właśnie odnawialnym źródłom energii i tak dalej, czyli żeby też można było gdzieś edukować, uczyć i jak gdyby pokazywać studentom między innymi różnego rodzaju rozwiązania właśnie na pograniczu tego wypięcia z sieci. Tak? I teraz już mówię, jak sprawa wygląda. Czyli tak, udaliśmy się do nich, zaczęliśmy wprowadzać te działki, jak gdyby tutaj na papier, przelewać to wszystko i jak gdyby rozpisywać, jak powinny wyglądać tego typu budowlanki. Czyli kwestia administracji, zaplecze, stołówka, wszystko, tak? I to zostało jak gdyby opracowane pod kątem, czyli na bazie budynków typu Airship, modele budynków, które modułowo jak gdyby wyglądają w ten sposób, że one są w tej charakterystyce typu Airship, czyli nasyp, ziemia z tyłu, tak, z przodu witryna południowa, a jednocześnie to wszystko podzielone na moduły mieszkalne i każdy jak gdyby z tych tutaj budynków, on się charakteryzuje tam troszeczkę inną tu specyfiką, tak? O, tak możesz sobie zobaczyć tutaj, widzowie dobra, również mogą tak sobie jest, zerknąć. Zobaczą. Tak, i teraz tak, tutaj mamy wejście główne, no mamy różne
różne modele jak gdyby, tak? To była taka wstępna propozycja tego, jak miałoby to wyglądać, jak mogłyby wyglądać te, czy sale zajęciowe, terapeutyczne, pokoje terapeutów, łazienki, wszystko, czy warsztaty. Wyobraź sobie, że w tego typu ośrodku przecież moglibyśmy mieć świetne warsztaty, można by było ludzi uczyć, rozumiesz? Tak, bo dokładnie. O co chodzi w terapii? W terapii chodzi o to, że każdy jest tak zmęczony tym, że pochłonął, że jego życie było, poszło nie w tą stronę, w którą być może sobie życzył, że w momencie, kiedy już by przyjechał, coś innego, oderwać go od tego wszystkiego i zarazić go tym, żeby on rano chciał wstawać i chciał uczyć się czegoś nowego, co jemu pozwoli w jakiś tam sposób lepiej robić i tam pracować. I kolejna rzecz jest taka, że tutaj tak samo sobie rozpisaliśmy te budynki na wszystkie pozostałe części, tak? Czyli co, jak, gdzie, ile, czego ma być. I jednocześnie zaraz pokażemy Wam wizualizację tych budynków z zewnątrz, jak one miały tutaj wyglądać. Mm-hmm. I teraz już mówię, jak sprawa wygląda. To jest wizualizacja tego, jak mogłoby to, jak gdyby najbliżej zbliżone do tego, co byśmy chcieli, jak gdyby, tak? Czyli mamy ten witryna południowa, nagrzewanie od strony południa, z tyłu nasyp, czy mamy taką, wiesz, naziemną ziemiankę, można powiedzieć. Tak. Nie pod ziemią, tylko na zewnątrz, tak? Czyli chodzi właśnie o kwestię tej... Tutaj mamy teren, na którym my jesteśmy, stoimy, to mamy teren. Za moimi plecami mamy północ, czyli to jest ta część. Mhm. Dokładnie za moimi plecami w tym miejscu stoją te panele, które mamy tutaj za plecami. Mhm. Tutaj mamy 11 tysięcy metrów i na tych 11 tysiącach metrów są warunki zabudowy, czyli te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, są już jak gdyby można powiedzieć, że one są na jakimś tam kolejnym etapie, tak, jak gdyby rozwoju. I to jest kwestia budowy. Tu mamy 4 budynki. Każdy jest o powierzchni zabudowy 329 metrów, 330 metrów i one są zreplikowane. Chodziło mi, żeby jeden projekt można było tylko aranżacyjnie replikować, żeby on był prosty, łatwy do zrobienia. Czyli nawet jeżeli zrobimy jeden, to każdy kolejny tylko poprawimy o jakieś elementy. Tak. Tak? Żeby było łatwo po prostu, modułowo. I tu mamy tak, czyli za moimi plecami na tej całej ścianie tutaj lasu są 2. Tutaj mamy miejsce na boisko, parking, czyli miejsca, taka strefa rekreacji. Dosłownie to jest w tej części, w której teraz my stoimy. Tu mamy 4 budynki, czyli od strony południowej, czyli natarcie, słońce, witryna południowa, żebyśmy byli w stanie jak gdyby odbierać tą energię, ciepło, energię, żebyśmy mogli tutaj kumulować, odbierać wewnątrz tego budynku. I to tak to wygląda i tu mamy drogę. No i idąc o krok dalej, stwierdziłem, że jeśli krok po kroku będę robił dalej, to kolejnym etapem będzie kwestia budowy domu takiej spokojnej starości połączonego z domem dziecka i kolejny element to jest kwestia rekreacji. I te wszystkie z tych elementów chciałbym, żeby jednocześnie one sobie żyły, można powiedzieć, w jakiś sposób swoim życiem. Czyli natomiast teraz idąc na dzień dzisiejszy, to wcześniej, przed budową tego wszystkiego, to jest kwestia tutaj, w tym miejscu, zaraz przejdziemy do kolejnej mapy, ja Wam pokażę, w tym miejscu jest już zarejestrowana siedziba fundacji Dobry Projekt i Fundacja Dobry Projekt zacznie od budowy siedziby fundacji. Czyli tam, gdzie mamy w tej chwili namiot, kojarzycie to, to tam zaczniemy od budowy pierwszego budynku i ten budynek siedziby fundacji będzie punktem wyjściowym. Czyli on będzie naszym takim, można powiedzieć, że dowodem na możliwość, że adaptowanie tego typu obiektów jest w stanie przyjąć się u nas w Polsce, w naszej szerokości geograficznej. Ja już wiem dzisiaj i Ty to wiesz, że to jest możliwe do zrobienia. Tak jest. Tak, tylko chodzi o to, żebyśmy mogli jak gdyby pokazać z jednej strony Wam, widzom, odbiorcom, a jednocześnie też, żebyśmy mieli ten nasz punkt wyjściowy do tego, naszych dalszych działań. Tu jest... A tutaj są różne aranżacje jak gdyby, no nie? Tu są różne aranżacje, bo tutaj mamy w takim układzie, tak, w takim. Natomiast co jest bardzo ciekawe, to tutaj mamy staw kąpielowy. I to jest miejsce, w którym z jednej strony mamy staw kąpielowy, a z drugiej strony mamy zbiornik retencyjny. Chodzi o to, żeby też zbierać wodę deszczową z tych wszystkich budynków, żeby można było ją magazynować. Czyli mamy wejście tutaj do tego stawu kąpielowego, jest z jednej strony część taka, gdzie się woda oczyszcza, a z drugiej strony, gdzie można po prostu korzystać z tego na zasadzie takiego miejsca, gdzie można się też będzie kąpać. To jest to. Tu mamy różne rozmieszczenie pod względem
Bo tutaj są jakieś małe budyneczki? Tak, to jest sauna. Aha. Sauna. A, no jeszcze no, sauna. Tak, dokładnie. Także na obrzeżach tego, żeby było coś takiego. O, znaczy mi przyświecała myśl taka, żeby to było najlepsze na świecie centrum terapii. Po prostu, tak. Bez kompromisów żadnych, tylko robić coś, co będzie samo w sobie już wyjątkowe. Będzie inne niż to wszystko, z czym gdzieś tam powiedzmy, że potencjalnie możemy mieć kontakt, tak? Typu normalne budynki, hotele, pomieszczenia. Tutaj mamy już jak gdyby aranżację kwestii właśnie między innymi koncepcja domku. Tutaj jest tam pokój dzienny, tak? Ale to jest jak gdyby... Tu jest akurat pokazane to jako pokój dzienny, ale to też może być jak gdyby jako funkcja, mieć funkcję sauny, co też sobie zobaczycie tutaj, tak? Koncepcja jak gdyby też takiego budynku małego, który byłby w podobnym jak gdyby kształcie tutaj, tak? O, czyli coś tak jakbyśmy mieli to Wam przedstawić, pokazać, tak żebyśmy mogli sobie też zobaczyć, zwizualizować, tak? Czyli mamy witrynę południową, kąt natarcie, zimowe, tak? Panele, wejście, tu część, tak? Z tyłu nasyp, opony, one akurat powinny być tutaj trochę odchylone w tą stronę. Natomiast to, jak już to zostanie opracowane architektonicznie, jest to tutaj akurat w przypadku tutaj opisaną koncepcję, jak to tam ma wyglądać. No w różnych takich aranżacjach, tak? Także, o, a tutaj mamy przykład, właśnie mamy przykład sauny, tak? Czyli wejście, szatnia, przebieralnia, witryna południowa, tak? Mamy łazienkę, zaplecze i tu jest sauna, czyli część, jak można wykorzystać ten teren, tak? W środku, wewnątrz. A co już zostanie do tego wybrane, no to wiadomo, że to już tam w momencie, kiedy... Ja tu specjalnie robiłem do 35 metrów, żeby można było wykorzystać też jeszcze kwestie przepisów, tak? Czyli kwestie tego, żeby nie trzeba było przy tym wielce tam się dużo zastanawiać. I mamy tutaj też aranżację, możliwość zrobienia w tym 35 metrach dwie sauny. Wejście, łazienka i dwie sauny, tak? Czyli jakby chcielibyśmy tutaj to podzielić. Także tak by to mogło wyglądać. Oczywiście uważam i fajnie by było, gdyby była możliwość, żeby również też te budynki tutaj były zrobione na zasadzie takiej, że przykładowo przecież my możemy zrobić pierwszy budynek, my możemy już rozpocząć pracę ośrodka i możemy robić kolejne. Tak jest. Czyli tak też jest. Moglibyśmy w sposób taki, można powiedzieć, że rozwojowy gdzieś tam podejść do tego tematu. I teraz tutaj akurat w tym miejscu mamy miejsce na siedzibę fundacji. Na tej działce tutaj podzielonej jest w tej chwili ta przeznaczona pod domek tutaj ten angielski, holenderski. Mm-hmm. Tutaj mamy Rysia Dorotę i tutaj mamy naszego przyjaciela, kolegę Niemca Didę i tutaj jest jak gdyby miejsce, gdzie jest mój brat, jak gdyby w związku z tym przy podejściu, podziale tych wszystkich działek wziąłem pod uwagę to, że ja chciałbym mieć również na zapleczu tego naszego wszystkiego, chciałbym mieć przyjaciół. I to jest miejsce, w którym można by było powiedzieć, że tak, z jednej strony chcemy mieć blisko, jak gdyby być blisko tego ośrodka, żeby była tutaj siedziba. Chcemy z drugiej strony mieć osoby, które wyznają razem z nami tą również wartość życia poza siecią, poza systemem, bycia wypiętymi, tak? I między innymi stąd właśnie tutaj się pojawiły. Okazało się w ogóle, że, co jest też bardzo taką fajną jak gdyby tutaj ciekawostką odnośnie tego, że nasz przyjaciel, czyli mojej siostry męża w Niemczech, kolega Dida, jak gdyby on w tej chwili ta działka jest przeznaczona, dedykowana pod sprzedaż, bo mówił, że jednak nie będzie się w Polsce budował. Natomiast no, jest jak gdyby do wzięcia. Jest kawałek, nie ma tego nie wiadomo ile, tak? Natomiast tak samo jak tutaj jest siedziba fundacji i ta część, tak samo ta również, czyli te dwie są jeszcze jak gdyby do zagospodarowania. Chcielibyśmy również, żeby przyłączyli się do naszego projektu i żyli razem z nami osoby, które wyznają te same wartości, zasady, tak? Czyli też również chciałyby żyć poza siecią i chciałyby korzystać już w tej chwili z naszych doświadczeń, bo my jesteśmy w tej chwili w stanie zaoferować i dać bardzo duże wsparcie w zakresie technicznego tutaj pomocy w zorganizowaniu się. Skoro byliśmy sami w stanie się zrobić, co już widzicie, bo tutaj dom pnie się w górę, czyli krok po kroku realizujemy tą naszą wizję, można powiedzieć, kompleksowo. To jest bilans terenu, tak, czyli jak gdyby całości. Hasła wyjściowe, czyli Centrum Terapii Profilaktyki Uzależnień, Dom Starców połączony z Domem Dziecka, to jest numer 2 i działania komercyjne. Stwierdziłem, że
czy w takiej, czy w takiej kolejności nie będzie miało to dla mnie większego znaczenia, czy w tej, jeżeli podejdę do tematu takiego, że zacznę działać, robić, ten plan autentycznie, on się na pewno sam ułoży. Tutaj mamy jeszcze salę, nazwane sala rozrywkowa, tak, no, warsztat, stolarnia, tak, czy miejsce pod, czy spotkania, no, tu macie sale zajęciowe, terapeutyczne, no tak, tak to wygląda. Także... Tak. I wiatr tu wieje, tak, o dziwo. Tak. Czyli też wiatrak, możemy pomyśleć o wiatraku, tak, na pewno. No i pomieszczenia, jeżeli chodzi o kwestie pokoje pacjentów, pokoje gościnne. Także o, tak to wygląda. Znaczy ja specjalnie robiąc pod tym hasłem dobry projekt, pod hasłem fundacja, ja wiedziałem, że przyjdzie taki moment, w którym warto będzie też powiedzieć o tym, że po prostu będę prosił o to, żeby wesprzeć ten projekt. Jest to do niewątpliwie ogromne, wielkie wyzwanie, tak, no bo mówimy tutaj o naprawdę o bardzo dużych gdzieś tam pieniądzach, pewnie dla zasadniczo każdej osoby to są duże pieniądze, bo ja osobiście robiłem tam podejście do tematu związane z kosztami, to jakbyśmy chcieli, bo co się okazało, jak zacząłem wchodzić w szczegóły związane z budownictwem typu elektryk i tak dalej, to wszystko jest, że za darmo, że z recyklingu i tak dalej. A okazuje się, że tego typu budownictwo właśnie z tego powodu, jeśli nie zrobisz tego sam, bo jeżeli sam zrobisz, sam pozbierasz materiały, sam je zrobisz, poskładasz i tak dalej, no to oczywiście jest szansa, że będzie to zrobione nakładem pracy dużo, dużo większym, dużo więcej roboczogodzin spędzisz robiąc to, ale proporcjonalnie taniej, jeśli oczywiście nie policzysz tych swoich roboczogodzin wykonanych i będzie to dla Ciebie, tylko dla Ciebie budynek, powiedzmy, mieszkalny. Natomiast jeżeli weźmiesz pod uwagę działania w tej skali, o której my tutaj mówimy, no to okazuje się, że te koszty, tak, są bardzo, bardzo duże, tak? Ja tutaj jak gdyby to liczyłem, to naprawdę myślę, że to chyba też trzeba powiedzieć. To jest kwestia 17 milionów, to były wyliczenia i jeśli chodzi o kwestię zrobienia tak dużego ośrodka, tak? W każdym razie z tego, co widać tutaj na planach, jest to budowa modułowa, czyli można się pokusić o to, że na pewno trzeba będzie zbudować zasilanie i można będzie zacząć od jednego modułu wybudowania, tak? Tak. I na tym skończyć i być może etap, już coś i być może już to uruchomić, tak, oddać do użytkowania, tak, to już może działać, bo jest jako oddzielny budynek, czyli nie porywasz się tutaj na projekt typu trzypiętrowy budynek, który nie wiadomo za ile lat zostanie skończony i masz kiedy rację by zaczął funkcjonować, tak, masz rację, tylko właśnie niskie ziemianki je nazwijmy, prawie są na tym zasadzie zbudowane. Bardzo z tego, nisko posadowione budynki, tak, bardzo nisko jak gdyby przy ziemi, czyli takie na poziomie dosłownie wręcz zero budynki, gdzie łączymy się jak najbardziej z energią, czyli z wolną energią, z energią ziemi, tak? Gdzie mamy stałą temperaturę przez cały rok. Każdy, kto ma w domu ziemiankę albo piwnicę, wie o tym, że tam jest bardzo zimno, ale zimą, kiedy na zewnątrz mamy minus 20, to te bardzo zimno to jest 6 stopni w plusie. I teraz przy okazji właśnie chcę wspomnieć o tym, co zawsze powtarzam. Subskrybując kanał mój, czy dobrego projektu, zawsze pamiętajcie o tym, że subskrybując kanał budujemy pewną społeczność. Właśnie o to chodzi. I na pewno dobremu projektowi też na tym zależało, żeby właśnie znaleźć ludzi z tą samą pasją, z tymi samymi zainteresowaniami i wręcz nawet z rękoma chętnymi do pracy, żeby w takich projektach wspomóc nie tylko finansowo, bo każda złotówka się oczywiście liczy, ale być może nawet będzie taka sytuacja, że po otwarciu pierwszego budynku to się pojawią również akcja, ręce do pracy. Akcja, wiecie, możemy też zrobić akcję nawet budowy czy coś, czyli w jakiś sposób, żeby już zacząć tu aktywnie uczestniczyć w kwestii, żeby stawiać. Dlatego też przed tymi wszystkimi budynkami na terenie ośrodka też jest kwestia budowy siedziby fundacji. I ja myślę, że to jest taki pierwszy moment startowy. Oczywiście wiadomo, że tutaj już te pieniądze będą dużo mniejsze, potrzebne do tego, żeby postawić siedzibę fundacji, ale siedziba fundacji pokaże nam i pozwoli nam wyciągnąć pierwsze wnioski na bazie budynku, który będzie sobie mógł być używany choćby nawet przez pierwszy rok, cały 12 miesięcy, po to, żeby nam już później nie pozwolić popełnić błędów na kolejnej, jak gdyby, czyli w kolejnym etapie już docelowego tego budowy siedziby fundacji, czyli tego centrum, znaczy siedziba fundacji będzie postawiona i na bazie doświadczeń z siedziby fundacji będzie można zacząć to replikować w budynki na terenie
Centrum Terapii Profilaktyki Uzależnień, najlepszego ośrodka na świecie. Tak jest, więc przy okazji zapraszam na kanał Dobrego Projektu do przyłączenia się do tego Dobrego Projektu, czyli subskrybowania kanału, bo Dobry Projekt, mimo że zaczynał dużo, dużo później niż ZeptoBox, który jest typowo technicznym i niby off-grid też ma, ale ja nie umiem tak fajnie prowadzić kanału jak Marcin, więc zawsze mu to mówię. Szczerość, otwartość i takie wyluzowanie po prostu, że tam nieważne, że ja w sweterku, że ja brudny, tylko właśnie chodzi o to, żeby pokazać właśnie coś, wspólną pasję, że też potrafimy ręce sobie ubrudzić przy pracy. Ale rzeczywiście, dlatego ja ten, jak jestem specjalnie tutaj... się przebrał tutaj do wywiadu, żeby nie było jak o mnie z moim sweterkiem. No. Tak, to znaczy wiesz, jak ja najbardziej tutaj się przebrałem na roboczo, z tego względu, że dalej za chwilę też mamy jakieś tutaj swoje plany i będziemy robić, działać. Może zostaniesz, możesz nam tutaj przez rękę popatrzeć. Mam nadzieję, popatrzysz. Że coś pomogę też, nie tylko przez ręce popatrzę, ale i super, pomogę. Super, fajnie. Także zawsze. To słuchajcie, zapraszamy do następnych odcinków, bo jeszcze pokażę, co tutaj się dzieje. Trzymajcie się. Do miłego. Hej, cześć. Hej.